Hej, z tej strony LPS Kserda. Z ciekawości zwiedzając Allegro trafiłam na prześliczne figurki Little's Pet Shop, więc jak pewnie się domyślacie, postanowiłam je kupić. Dodatek do prześlicznych figurek jest takie wiaderko, w którym są fioletowe ciasteczka w kształcie serduszka oraz szczotka. Chociaż myślałam, że to jest, nie wiem, jakaś łopatka, jak patrzyłam na to wiaderko, ale dali mi szczotkę, więc no dobra. Co tam? I tak mi się podoba i nie mam czegoś takiego, więc przyda się. Pierwszą figurką, którą wam pokażę, to jest ten słodki pawik. Nie wiem w ogóle, co to jest za ten uśmiech z boku, ale niech będzie i tak ładnie wygląda. Jest prześliczny. Nie mam takiego pawika, mam tylko takiego fioletowego, którego dostałam od LPS Luki chyba. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, ale w końcu mam tyle prezentów od widzów, jeśli chodzi o pet shopy, że naprawdę się pogubiłam. Kolejnym pet shopem jest ten wilczek. Ja go nazywam wilczkiem, nie liskiem, bo najbardziej mi przypomina wilka. No i moim zdaniem ten wilczek lepiej pasuje z obruszką. Mam też taki niebieski, ale żeby się wyróżniał, to po prostu daję mu fioletowy. Jest prześliczny, tylko przeszkadzają mi trochę te dziurki, które są do dodatków, ale no nic nie szkodzi. I tak mi się podoba. Jeżeli chodzi o tą nową serię, to jest chyba jedyny pet shop, który mi się naprawdę podoba. Kolejnym pet shopem jest ten słodki krab. Krab? Homar? Nie, krab. Jest strasznie słodziutki, ma takie różowe szczypce, różowe nóżki, jest pomarańczowy i z turkusową muszlą. Podoba mi się. Mam dużo krabów, ale tego to jeszcze nie mam. Kolejnym pet shopem jest ten lisek. Jest taki słodziutki, na nim najbardziej mi zależało, jeżeli chodzi o ten zestaw tego sprzedawcy. Ma tylko tutaj taką farbę zmytą przy włosach, ale to nic nie szkodzi. Ogólnie to te pet shopy są w dobrym stanie i tak mi się strasznie podoba i na pewno będzie występował, na pewno będzie występował w tym moim nowym serialu, który wyjdzie tuż po filmie Always Love. Następnym pet shopem to jest Boba z tygrysa. Jest taki słodziutki, w ogóle so cute. A dodatkiem do tego Bobasa jest ten tygrys. Też jest słodki i też myślę, że będzie występował w nowym serialu. I już na pewno mam plany. Boski. A więc to na tyle chyba z tego kupowania czy pokazywania wam. Następnym razem może znowu przyjdą jakieś pet shopy, chociaż nie wiem, to zależy, co mi się jeszcze spodoba. No to dobra, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jak tak, to lajkujcie. Wchodźcie na mojego Aska, którego podałam wam w linku. W linku? W opisie. No dobra, no to pa pa! Buziole!